gdzieś tam. Oczywiście to jest sztuczne AO, ale scenki z tym wyglądają o niebo lepiej. Jeżeli zrobimy jakąś klimatyczną gierkę, bez tego wszystko będzie płaskie, nie będzie fajnie wyglądało. Jeżeli włączymy AO, to od razu widzimy, że tam gdzieś są przyciemnienia, że jedna kolumna drugą oddziaływuje, że mamy po prostu bardziej realne elementy. Te wszystkie kasetony na suficie, to wszystko to jest jeden wielki element. Także elementy są. Na suficie mógłby być tylko jeden element, tylko że muszę go jeszcze bardziej powielać. I nie wiem, czy. Jakby było lepiej. Dlatego mówię, zawsze musicie wiedzieć, jakie są mocne strony silnika. Czy jest w stanie wyświetlić więcej obiektów, czy więcej werteksów. I po to się robi modele. Tu oczywiście, jak już powiedziałem, to wszystko to jest jedna kolumna. To, co widzicie dookoła, te małe, te duże kolumny, to wszystko to jest jedna kolumna, zczytana z biblioteki, tylko zmniejszone są kształty. Jak widzicie, gdzieniegdzie są różnice między kamieniami na kręgach, to po prostu jest też empty z różnymi. Ten jeden obiekt z biblioteki ma przypisane różne materiały. Tak, Grecy budowali tak dokładnie i to się świeciło, bo to jest marmur i tak, tam żyletki nie można włożyć, bo już dostałem komentarze, że mógłbyś ten marmur trochę obskubać, taki skorodowany zrobić. Nie, ten Partenon tak wyglądał, on się świecił z daleka na biało, tak jak piramidy, bo światło się od niego odbijało. Także to wszystko było ładne. Jednego, czego nie zrobiłem w tym Partenonie, to są rzeźby. Zanim nam się komputer spali, postaram się dojść do drugiej komnaty. Może uda mi się przejść przez ścianę, skoro to tak działa. Bo już mi się, że tak powiem, myszka odmówiła posłuszeństwa. Chociaż z parametrów widzę, że żaden parametr nie przekracza 100% oprócz rasterera. No ale to jest wina chyba jednak karty graficznej, że tak to wszystko chodzi. Z tych wyników widzę. No i myszka umarła. Dobra, to może uda nam się przejść przez drzwi. Otwarły się. No, a tu są inne kolumny. Te kolumny cztery też są, że tak powiem, niestety nie zobaczymy ich z dołu, no ale to wina już sprzętu. To wszystko, co jest szare, to jest jeden element. Czyli to, co jest ciemne, no tu akurat wszystko jest takie bardzo ciemnawe, ale widać o ciemniejsze. To, co jest czarne, to jest siatka. Reszta to jest empty. Jak już powiedziałem, tak się optymalizuje sceny, żeby nie zabić siatką albo nie zabić obiektami. Wszystko musi być dopasowane. Wszystko jest tutaj siatką. Wszystko jest tutaj elementami proxy zczytanymi z biblioteki. Mówię, no ale ten projekt, jak widzicie, no, nie za bardzo chciał czytać. Jeżeli chodzi o SSAO, czyli o to AO w silniku gry, jest to skrypt przyjęty. Że tak powiem, od twórcy. Ja sam nie jestem programistą, także czasami coś tam kiedyś, przepraszam, programowałem, podrigowanie i tak dalej. Ale te wszystkie, że tak powiem, skrypty wykorzystane w tym pliku są skrypty po prostu z internetu. Czasami tam coś musiałem poprawić, coś przepisać, żeby to działało pod 2.5, ale to już jest, że tak powiem, kopiuj, wklej i trochę przeczytaj na wiki, nie? Python ma bardzo fajne wiki, także wszystko można ładnie, że tak powiem, robić. To są modele, tak się tworzy modele. Skoro już wiemy, że musimy optymalizować nasze modele, skoro już wiemy, że tak naprawdę robienie modeli od ad hoc dla siebie, bo potem je sprzedam, nie ma sensu, bo możemy nie trafić w silnik gry, no to tak naprawdę jakie mają być te modele low poly? Co to jest to low poly? No to będzie taka mała moja prezentacja, a co wszyscy mieli, to ja rano też skleciłem prezentację. O, i jest. Ok. Model na górze to jest model high poly, model na dole to jest model low poly. Ten na górze ma nie wiem ile milionów, ten na dole ma 1000. Opublikowałem ten model na dole na paru forach i zawsze dostawałem jedną odpowiedź. Model fajny. Ale w Skyrimie to mógłbyś użyć jeszcze z 5000, żeby on fajnie wyglądał. No a znowu do MMO to jest za dużo jednak. No i to jest właśnie to robienie modeli low poly. Jeżeli robimy model low poly, najlepiej jest zrobić bardzo, ale to bardzo dobry model high poly. Bo jeżeli mamy model high poly, to wtedy naciskamy jeden przycisk i zrzucamy sobie tekstury na low poly, normalne, AO. Praktycznie wszystko to, co wykorzystujemy w silnikach gry, bo większość ludzi popełnia błąd modelując do low poly,
do modeli low poly, że wykorzystują multimateriały, że wykorzystują różne tam jakieś efekty. Tak naprawdę modele do gier, zależnie od silnika, które mają różne dodatki, to są trzy tekstury. Tekstura koloru, tekstura spektakular i czasami tekstura normal. Jeszcze czasami się używa tekstury alfa, ale to tylko w modelach, gdzie to jest konieczne. I poza tymi trzema, czterema teksturami nie używa się żadnych innych materiałów. Poza tym są jeszcze shadery, które tam dodają różne elementy, jakość tych odbić i tak dalej, ale w inny sposób się nie koloruje się tego, nie używamy różnych takich jakichś udogodnień. Dlatego mówię, jeżeli zrobimy dobry model high poly, zawsze będziemy mogli to poprawić. Jeżeli ktoś mi powie, że ta katana mu się podoba, jest super fajnie, ale chciałbym ją wykorzystać w nowej grze, którą postawił na silniku Crytek 3. No to w tym silniku on mi powie, no to dodaj jeszcze 2000 i będzie ok. Gdybyśmy nie mieli modelu high poly, byśmy musieli wszystko dłubać od nowa. W tej chwili nakładamy tylko siatkę, która jest odpowiada wymaganiom naszego zleceniodawcy. Wypalamy tekstury, poprawiamy te tekstury w programie graficznym. Mamy fajny model low poly. Jeżeli znowu ktoś nam powie, że jest za dużo, sytuacja podobna. Nakładamy siatkę low poly na high poly, wypalamy tekstury, znowu mamy odpowiedni model dla odpowiedniego zleceniodawcy. Bo w tej chwili ta katana jest fajnym modelem, ale czy on gdzieś się pokaże w jakiejś grze, czy ktoś go kupi, jak go wystawię na giełdzie, gdzie się sprzedaje modele do gier? Nie wiem, bo to zależy od tego, czy ten model będzie spełniał wymogi danego silnika i danej jakości. Modelowanie tak na szybko, oczywiście można podzielić na tysiące kategorii w oparciu o retopo i w oparciu o takie, ale tak naprawdę modelowanie dzieli się na, że tak powiem, dwa etapy. Pierwszy etap to jest modelowanie do 99 roku. Wtedy to modelowało się po prostu, też rysował nam szkic, robiliśmy model low poly, najlepiej jak najmniej, czyli około 200-300, no czasami w polotach do 500 trójkątów. W Gran Turismo dwójce tekstury na tych samochodach były wielkości 512x512. Nie chcę kłamać, ale takie małe były tekstury i przez to wszyscy właśnie narzekali, że że samochody fajnie, ale jak jest zbliżenie kamery, to te napisy kiepsko wyglądają. Właśnie dlatego. Gra była oszałamiająca, jedynka i dwójka. No, także, ale po prostu tekstury były małe. Dlatego mówię, tak wyglądało modelowanie. Mieliśmy szkic, z tego szkicu robiliśmy postać, malowaliśmy sobie tekstury. I to jest na przykład model przerobionego awatara właśnie na jeden z tych konkursów, że zróbmy model low poly starodawny. To się nazywa old school, czyli po prostu robimy model starodawny. Czy on był zrobiony tą metodą, czy był zrobiony tą nową metodą, która powstała po 2000 roku? Nie wiem. Ważne, że model po prostu jest zrobiony klasycznie, old schoolowo i w tej chwili takie modele też są robione na przykład do gier MMO. Czy na przykład na PlayStation, na PSP, albo nawet na PlayStation 1, gdzie po prostu nie ma takiej mocy obliczeniowej jak trójka. To nie jest tak, że świat gier się zamknął na pozostałe rynki i teraz wszyscy robią Battlefield na trójkę i modele, gdzie wszystko ma tryliardy, że tak powiem, trójkątów. Co się stało w roku 2000? Wyszedł Riddick. I wszyscy pamiętają, jak się zaczynało gierkę i tam Exhibit wychodził i mu można było policzyć warkoczyki na głowie. Dlatego właśnie, że w 1998 roku panowie na Cinegraphie zaproponowali pierwszą metodę displacementu, żeby ją zaimplementować do kart graficznych. Stało się to w 1998 roku, do biblioteki OpenGL-owskiej zostały zaimplementowane algorytmy Texture Normal Map. Dobra gra powstaje parę lat i tak się też stało tym razem. W 2004 roku został wydany Riddick. Gra, która była przez wiele lat ogłaszana grą roku, najlepszą grą i z najlepszymi modelami. Wszystko tylko dlatego, że jedna postać w tej grze miała około 15-20 tekstur, z czego po kilka właśnie tekstur normal. Gra była naprawdę zacna, kto grał to wie, kto grał to pewnie kupił jeszcze kolejną część, ale się okazało, że ta kolejna część niczym się nie różniła od tej starej. No, co nie mogli poprawić? No nic nie mogli poprawić, bo ta gra właśnie ustanowiła nową jakość właśnie modelowania, nową jakość gier 3D. Jak się zmienił proces tworzenia właśnie modeli low poly po 2000 roku? Ponieważ mamy już możliwość wyświetlania tekstur normal, w każdym już chyba teraz silniku, teraz stała się walka, że tak powiem, o klienta detalami. Im więcej detali ma dana postać, tym ładniej to wygląda.
teksturami normal możemy naprawdę tysiące detali ukryć. Pomimo tego, że siatka jest kanciasta, możemy zrobić bardzo, bardzo dużo detali, które tylko widzimy. Jak każda, że tak powiem, rzecz, feature, tagi normalne mają swoje wady, o których zaraz będę mówił pokrótce. W tej chwili proces tworzenia takiego modelu low poly polega na tym, że dostajemy szkic, robimy model high poly, nakładamy na ten model high poly materiały i teksturujemy go. Tylko że teksturując i robiąc model high poly, praktycznie nic nas nie ogranicza. Możemy robić to dowolnie. Gdzieś tam ktoś często na forum pisze, że nie wolno używać trójkątów, bo tam modyfikatory nie działają. Nieprawda. Jeżeli wiecie, jak je ukryć, jak zrobić kulę, żeby tam były trójkąty, żeby tych trójkątów nie było widać po podaniu subserwa 5 razy, no to róbcie je. Bo ten model będzie wam służył tylko do tego, żeby dobrze wypalić materiał. Tak samo UV. UV nie musi być idealnie zrobione, tylko UV musi być tak zrobione na tym modelu high poly, żeby ta tekstura, którą nakładamy, nam się dobrze rozłożyła. Bo różnica między modelem high poly a low poly to jest właśnie ta tekstura, którą widzimy tutaj w rogu. To jest jedna tekstura, na której musi być wszystko. Przy modelu high poly nie mamy takiego ograniczenia. Przy modelu high poly możemy sobie na rzemyk nałożyć inną teksturę, która będzie w stylu T-table, że się będzie powielała. Na to możemy inną, na to inną, na to inną. I na ten model high poly możemy nałożyć 500 tekstur, bo nic nas do tego nie ogranicza. W grach nie możemy tego zrobić. Cały model musi mieć jedną, dwie, trzy tekstury. Nic poza tym. Ale przeważnie jest taka zasada, że model low poly to jest jedna tekstura zawierająca całe oteksturowanie. Jeżeli chodzi o modele high poly, to jak powiedziałem, nic nas nie ogranicza. Możemy robić to tak, jak chcemy, ile chcemy. Tylko żeby to ładnie wyglądało, żebyśmy mogli z tego zrobić fajną wizualizację. Jak już pani oceniła moją wizualizację z mieczem, ona wcale nie jest fajna, bo w ogóle kat prostopadły i w ogóle nie ma mocnych punktów. No te drugie ujęcie jest trochę fajne, ale...